Cześć, zapewne zauważyliście, że nie jestem prawdziwym panem apką, ten bowiem udał się na zasłużony urlop, a przy okazji przetestuję wszystkie aplikacje, które będziemy prezentować w tym odcinku. Dzisiaj aplikacje przydatne podczas letnich wojaży. Na koniec dodam tylko, że mamy dla was konkurs, w którym do wygrania są dwuletnie abonamenty na nawigację Navi Expert do waszych smartfonów. Szczegóły na koniec tego odcinka. Navi Expert. Tę nazwę kojarzy chyba każdy, kto szukał dobrych map na smartfona. Dzięki apce zamienimy go w pełnowartościową nawigację samochodową. Navi Expert oferuje aktualizowane na bieżąco mapy, które nie tylko są bardzo dokładne, ale i bogate w liczne punkty POI. Apka na bieżąco bada także natężenie ruchu na drogach, dzięki czemu ominiemy wszelkie utrudnienia, takie jak korki czy remonty. Interfejs oferuje kilka różnych sposobów na wyświetlanie mapy, w tym ciekawe rozwiązanie typu HUD, wyświetlające informacje o trasie na przedniej szybie samochodu. Mamy tu też system ostrzeżeń, możemy je zgłaszać i informować o fotoradarach, kontrolach policji, wypadkach i utrudnieniach. Aplikacja jest dostępna w formie subskrypcji. W najnowszym numerze Komputer Świata znajdziecie jednak kod na 3-miesięczną subskrypcję oraz szczegółowe informacje na temat funkcji Navi Experta. W sam raz na wakacje. Kolejna apka to prawdziwy podróżniczy kombajn. TripAdvisor, bo o niej mowa, pomoże nam skrupulatnie zaplanować wypoczynek. Po założeniu konta i wskazaniu naszej lokalizacji lub oczywiście dowolnej innej, mamy dostęp do 4 sekcji aplikacji. Pomogą nam one znaleźć nocleg i wyszukać miejsca na dobry obiad, a także pokażą nam najciekawsze zabytki w pobliżu i pozwolą na znalezienie najtańszej opcji połączenia lotniczego pomiędzy interesującymi nas miejscami. Wszystkie dane możemy dodać do wygodnych zakładek, by móc przejrzeć je później. Możemy nawet pobrać paczki z informacjami na temat wybranych miejscowości, by móc przeglądać je offline. Największą zaletą TripAdvisora jest chyba bogactwo treści i szerokie spektrum możliwości. Polecamy zarówno podczas krajowych, jak i zagranicznych wojaży. Tę apkę z pewnością docenią wszyscy zapominalscy. Jeżeli nie chcecie przeoczyć niczego podczas pakowania walizek na wakacje, warto sprawdzić Packpoint. Apka pozwala na stworzenie listy rzeczy do zabrania. Na początku określamy miejsce docelowe naszej podróży, jej długość i datę wyjazdu. Potem nie pozostaje nam nic innego jak stworzenie naszej listy. Packpoint oferuje predefiniowane zbiory przedmiotów, z których możemy wybierać. Każdy z nich możemy także zmodyfikować wedle naszych aktualnych potrzeb. Istnieje także możliwość stworzenia własnej listy predefiniowanych przedmiotów. Co ciekawe, apka sprawdza także prognozę pogody w terminie podróży i na przykład sama ustala, jaką odzież warto zabrać i ile bielizny na zmianę będziemy potrzebowali. Packpoint ma chyba tylko jedną wadę – brak polskiej wersji językowej. Jeśli na wakacje wybieramy się za granicę, warto zaopatrzyć się w lokalną walutę. O ile kursy euro, dolara czy czeskiej korony mniej więcej znamy, to bardziej egzotyczne waluty mogą być dla nas zagadką. Z pomocą przechodzi apka Kursy Wymiany. Dzięki niej sprawdzimy aktualne kursy walut z przeszło 180 krajów. Wystarczy wpisać interesującą nas kwotę w złotych i gotowe. Na tacy mamy podane i przeliczone popularne waluty. Oczywiście możemy zrobić też dokładnie odwrotnie. Najpierw podać kwotę w interesującej nas walucie, a potem uzyskać odpowiedź na pytanie, ile to dokładnie w polskich złotówkach. Kurs wymiany oferuje dostęp do danych offline i pozwala także śledzić ostatnie zmiany kursu. Tego typu aplikacji nie brakuje, ale ta urzekła nas swoją prostą formą. Polecamy. Nawet najbardziej skrupulatnie zaplanowany wypoczynek może zostać zakłócony przez nieprzewidziane wypadki. Możemy na przykład zgubić dokumenty lub potrzebować pomocy medycznej. W takich awaryjnych sytuacjach może pomóc oficjalna apka Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Co w niej znajdziemy? W telegraficznym skrócie, wszystko, co może okazać się przydatne, gdy będziemy musieli skorzystać z pomocy konsulatu lub ambasady. Po wybraniu interesującego nas kraju z listy możemy sprawdzić adresy takich placówek i numery kontaktowe. Poznać się z istotnymi informacjami prawnymi dotyczącymi na przykład cła i wymagań wizowych, a także uzyskać wiele innych ciekawych informacji. Możemy również sprawdzić także ostrzeżenia MSZ dla wybranego kraju oraz uzyskać pomoc poprzez szybki dostęp do telefonu alarmowego. Polecamy wszystkim, którzy w podbramkowej sytuacji chcą szybko znaleźć rozwiązanie problemu. To już wszystkie aplikacje na dziś. Po więcej zapraszam Was już w najbliższą środę, a tymczasem przypominam Wam o trwającym konkursie, w którym do wygrania są dwuletnie licencje na nawigację Navi Expert dla waszych smartfonów oraz takie planszóweczki. Szczegóły na temat konkursu znajdziecie pod tym filmem w linku. Do zobaczenia!